Telewizja Narodowa już działa, proszę Państwa. Jesteśmy na pięknej wyspie Tenerife. Panie pułkowniku, bardzo proszę o skomentowanie. Chodzi o to jest właśnie ten pomnik, który jest w tej chwili nieodsłonięty. Proszę o kilka słów komentarza, panie pułkowniku. No cóż, jesteśmy na jednej z piękniejszych wysp kanaryjskich. Będziemy za chwilę świadkami wielkiej historii. Historii odsłonięcia pomnika błogosławionego Jana Pawła II. A ten pan, który tutaj idzie właśnie tam z taką rozwianą grzywą, to jest właśnie pan Czesław Dźwigaj. O, macha w tej chwili, w okularach ciemnych, niesie coś w lewym ręku. I to jest właśnie pan rzeźbiarz polski, który ten pomnik wyrzeźbił. Tutaj widzimy wielkie postaci Polonii i działaczy narodowych polskich z kraju. Przyjechali z całego świata, z Kanady, z Austrii, z Argentyny, z wielu miejscowości. Tutaj widzimy pana posła, który maszeruje również na prawo, można mu zrobić. Z córeczką, to jest właśnie pan poseł Kowalski. Wspaniały widok, takich córeczek powinno być przynajmniej 6. No ale jest tylko jedna, więc... No już bez komentarzy, ludziku. Bez komentarzy. Ubarwiających niepotrzebnie i tak jest. Aha, ten barwną. Rozumiem. Chwilę, palmy, piękne palmy. Telewizji Narodowej. Piękne palmy. Pułkownika Eugeniusza. Telewizja Narodowa zostaje. Jest tutaj... Panowie, macie na ofiarę coś? Nie. No właśnie, pyta się, o czy mamy coś na ofiarę. Pyta się, właśnie tutaj mamy... Sięga do kieszeni Ludwik Wasiak i za chwilę będziemy na mszy świętej.